3 grudnia wspominamy świętego Birinusa, biskupa. Birinus był mnichem benedyktyńskim. Został wyświęcony na biskupa przez arcybiskupa Asteriusa w Genui. Papież Honoriusz I wysłał go do pracy ewangelizacyjnej na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii, tam, gdzie dotąd nie była jeszcze głoszona dobra nowina. W 634 roku, przy poparciu króla, rozpoczął działalność misyjną w kraju Wessex. Było to jedno z państw anglosaskiej heptarchii. Był tam pierwszym biskupem. Dzięki swojej intensywnej pracy ewangelizacyjnej ochrzcił króla Cynegisela około 642 roku. Oprócz króla i jego dworu pozyskał dla kościoła wielu dotychczasowych pogan. Dzięki jego pracy misjonarskiej chrześcijaństwo tak mocno się rozszerzyło, że dla użytku wiernych wybudował kilka kościołów. Posługę biskupią sprawował aż do swojej śmierci 3 grudnia 650 roku. Święty Birinus czczony jest w kościele łacińskim, prawosławnym i anglikańskim. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Birinusie dałeś swojemu kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.